Dziękujemy za przybycie. Otwieramy, odsłaniamy symbolicznie nasz mural historyczny, który powstał dzięki też zaangażowaniu wielu osób, instytucji i mi z naszej strony jako Towarzystwa Przyjaciół Oręża Polskiego w Kołobrzegu niezmiernie się cieszymy, że mogliśmy na ścianie pawilonu wystawienniczego naszego Muzeum Kołobrzeskiego, Muzeum Oręża Polskiego, ten mural Państwu wszystkim pokazać. Państwu, jak również tym, którzy tutaj będą przybywać, turystom, mieszkańcom przede wszystkim, a na samym pawilonie 9 scen historycznych związanych z Kołobrzegiem. Począwszy od roku 1000, no i ostatnia scena dotyczy roku 1945. Zresztą na każdym, można powiedzieć, tym skrawku muru pawilonu jest podana data do tej sceny, o której jest mowa, która jest namalowana, jakiego okresu dotyczy. Burzliwa, ciekawa, atrakcyjna też, mam nadzieję, w odbiorze historia, która... Zaczynamy za ślubinami i kończymy za ślubinami. W końcu tak, od zaślubin do zaślubin, można tak powiedzieć, kołobrzeskich. No i, drodzy Państwo, przede wszystkim też podziękowania. Zacznę może od naszych wykonawców, tak? Pani Dagmara, jeszcze tutaj pan Artur do nas przyjdzie. Powiem też, że kilka lat temu, kiedy zrobiliśmy sobie taką podróż studyjną do Brojc, niedaleko zresztą tutaj od Kołobrzegu miejscowość, gdzie zobaczyliśmy mural w Brojcach. Jak się później okazało, to ten mural właśnie powstał rękoma pani Dagmary, pana Artura. I niezmiernie tutaj się cieszymy, że ci nasi wspaniali artyści mogli dla nas ten mural wykonać. A to też dzięki naszemu koledze Tadeuszowi, który, można powiedzieć, w ostatniej chwili złapał naszych fachowców za rękę, przyprowadził, przyciągnął. Tak. A proszę Państwa, zawsze są finanse, tak? Bo takie dzieło oczywiście pochłania środki finansowe i tutaj wielkie ukłony dla pani Małgorzaty, dyrektora oddziału Santander Bank Polska, ponieważ w zeszłym roku jako towarzystwo aplikowaliśmy do fundacji Santander Bank Polska do projektu właśnie Tu Mieszkam, Tu Zmieniam. Tak, otrzymaliśmy grant. No i nie ukrywam, znaczące środki, które pozwalały rozpocząć pracę, nie tylko przygotowania, ale już pracę. Pozostałe środki, żeby ten mural powstał, to wolne środki naszego towarzystwa, jak również grupy eksploracyjno-poszukiwawczej Parsenta, która działa przy naszym towarzystwie. Także też dzięki Janku, Stasiu i wszystkim waszym członkom waszej grupy wspaniałej. Także pozdrawiamy. Dziękujemy i proszę podziwiać, drodzy Państwo, przekazywać innym, że mural już jest oficjalnie odsłonięty. Tak? Brawo! Znowu nam się udało. No i teraz dziękujecie, tak? Dziękujecie. To, nie, no pokazujemy. Dziękujemy, pokazujemy, tak. Gratulujemy trwałości. No bo trwało. Bardzo dziękujemy ludziom, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję. Jeszcze tutaj. O, jest. Od razu z gratulacjami. Na same gratulacje się załapał. Pana Dagmara Matuszak. Artur Wabik, wykonawcy muralu w Kołobrzegu. Skąd inspiracja? No, inspiracja jest, jak widać, lokalna. Mural, jak można obejrzeć tutaj na ulicy Rutowicza, przedstawia wydarzenia istotne z historii miasta na przestrzeni prawie 1000 lat. No a ponieważ ja akurat mieszkam tutaj niedaleko i czuję się jakby związana z regionem, więc bardzo się cieszę, że mogłam pokazać ciekawe wątki z historii okolicy. Mural, jak się okazuje, to nie tylko jakieś takie bokomazy na wagonach kolei, ale to może być też kwestia edukacyjna. Mural, czyli wielkoformatowe malowidło naścienne, jest znany cywilizacji właściwie od jej zarania. Malowidła na budynkach są tak stare jak same miasta i budynki. W postaci fresków, wcześniej malowidł naskalnych. Dzisiaj to dość popularna forma ekspresji artystycznej. Ja zajmuję się zawodowo malowaniem takich murali i przez cały rok maluję je na terenie właściwie całego kraju i nie tylko. No i w tym roku również w Kołobrzegu. Skąd wybór akurat tych dat dla Kołobrzegu? No i na przykład, nie wiem, co panią zainspirowało, co państwa zainspirowało do tego, żeby właśnie akurat takie sceny umieścić?
No przyznaję, że to był wynik burzy mózgu dosyć długiej z przedstawicielami muzeum i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum. I wybraliśmy takie jakby osiowe dosyć dla historii Kołobrzegu momentu, takie, gdzie splatały się różne tutaj europejskie wątki interesujące. Korzystaliśmy jakby zarówno z wiedzy przedstawicieli muzeum, jak i ze zbiorów. Do nich też się troszeczkę odnosimy tutaj w tych przedstawieniach. Z którą z tych 9 części najciężej było odtworzyć? Odtworzyć może nie było tak ciężko w żadnej z nich, natomiast myślę, że to skomplikowane bardziej takie tutaj są związane z oblężeniem miasta, czyli z wojną siedmioletnią i z wojnami napoleońskimi, ponieważ no, to są bardzo takie złożone historycznie historie. To dobrego słowa pan użył, odtworzyć. Bo rzeczywiście mieliśmy pewną przygodę, malując panel przedstawiający Szwedów i ich obecność w Trzebiatowie, trafiliśmy na bardzo brzydką pogodę, na po prostu deszcz, na burzę, na z podtopieniami. Tutaj stała woda na ulicy Narutowicza i nam ten obrazek niestety też spłynął z tej ściany. Więc ja rzeczywiście odtwarzałem to ten panel ponownie przez cały kolejny dzień od zera, a że takie powtarzanie czynności należy do najbardziej znienawidzonych przeze mnie, to bardzo tu dużo się przy tym namęczyliśmy. Ile czasu trwało? No tak, tak, tak. My tu pracowaliśmy właściwie od... Pracowaliśmy od 1 września praktycznie do 1 listopada, oczywiście z przerwami na pogodę, na różne inne okoliczności, na inne zlecenia w innych częściach kraju, do których musieliśmy jeździć, ale faktycznie to zajęło nam sporą część roku tego. Taki mural tworzy się sprayem, tworzy się tradycyjnym pędzlem, czy tworzy się zupełnie czymś innym, o czym przeciętny słuchacz może nie mieć pojęcia? No, techniką mieszaną. Na etapie rozrysu szkicu używamy farów aerozolu często, czasem po prostu kredy lub kredek lub jakiegoś grafitu lub węgla, no a później już nakładając płaskie kolory farb elewacyjnych, emulsyjnych, fasadowych. 1000 lat historii Kołobrzegu na 9 panelach, na 9 odsłonach przetrwają 1000 lat? Obawiam się, że mogą nie przetrwać, ale będziemy dokładać starań, żeby przetrwał jak najdłużej. Właśnie trudne jest takie zadanie, że z 9 części stworzyć jedną całość. Tak, tak. To nie ukrywam, że nie było łatwe zadanie. Natomiast tak się składa, że ja mam pewne zaplecze, że tak powiem, w komiksie. I takie jakby przedstawianie narracji pewnej na jakiejś ciągłości związane ściśle z komiksem jest dla mnie dość intuicyjne już w tym momencie. Także myślę, że jakoś tutaj się obroniliśmy. Tutaj dosyć dużym wyzwaniem było otoczenie tej ściany. To znaczy tutaj jest wąski ciąg ruchu pieszego, którego nie mogliśmy w całości zablokować. Trzeba było ustawić rusztowania. Tutaj podnośnik się też z trudem mieści tak naprawdę, więc większą część pracy wykonywaliśmy z rusztowań. To są ciężkie rusztowania, 7-metrowe trzeba je przesuwać. Były wprawdzie na kołach, ale tu ziemia rozmokała od deszczu. Także było trochę takich czysto fizycznych wyzwań. To była męcząca praca. A nie było tak, że przychodzili tacy, nazwijmy to tak, seniorzy i mówili, o Boże, znowu coś marzą po ścianach? Przeciwnie. Nie, wręcz przeciwnie. Myśmy w ogóle byliśmy wzruszeni, jak bardzo pozytywny odzew tutaj zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów otrzymaliśmy. To było niesamowite. No, po prostu każdy przechodzień tutaj komentował, że jest fajnie, jest kolorowo. Że wreszcie jest kolorowo, tak. To jest taki też motyw, który się przewijał, że wreszcie ktoś coś zrobił z tą ścianą. Tylko spełniliśmy oczekiwania. Trzeba też pamiętać, że nasze prace przypadają na końcówkę sezonu turystycznego. Wrzesień to jest jeszcze miesiąc, w którym pogoda często jeszcze jest łagodna, co powoduje, że bardzo jednak wielu turystów przechodzi tutaj obok muzeum, szukając nawet wejścia na plac, gdzie stają maszyny, gdzie stoją czołgi, wozy pancerne. I tu każdy się zatrzymywał. Bardzo dużo turystów niemieckich, którzy nawet nie znając języka, zagadywali do nas, czy to po niemiecku, czy po angielsku, z raczej wyrazami takiej aprobaty i sympatii. Są takie wzruszające spotkanie, jeśli mogę, z panem turystą z Niemiec, który był niewidomy i jakby sam tutaj po prostu poruszał się po Kołobrzegu i zwiedzał. Usłyszał, że coś szeleści wyżej niż się spodziewał tego, więc był trochę zaniepokojony. No, ale porozmawialiśmy i rozmawialiśmy, to opisałam mu ten mural i on był bardzo, naprawdę zaciekawiony tym. Jest niesamowite, że jakby na takim drugim poziomie może też zadziałać taka historia. Są państwo artystami, a czy interesują się również państwo historią? No zdecydowanie, ja jestem historykiem sztuki z wykształcenia, a Dagmara jest też po roku chyba studiów historycznych. Tak, jestem właściwie po archeologii, po roku studiów archeologii, którą się przeniosłam na malarstwo.
ale też działałam bardzo długo w towarzystwie takim odtwórczym, rekonstrukcyjnym, XV-wiecznym, znaczy odtwarzającym realia XV wieku w Krakowie, także z średniowiecza zwłaszcza jest mi bardzo blisko. Czyli rozumiem, że pani im dalej tutaj te w głąb czasów, tym pani było łatwiej malować, tak? Bliżej serca były te wszystkie obrazy? Tak, zgadza się, że dlatego też mówiłam, że wojny napoleońskie były trudne do malowania. A u pana? No, ja jakoś, ponieważ nie studiowałem archeologii, to po latach wróciło zainteresowanie tą dziedziną i dla mnie najciekawszym okresem jest wędrówka ludów i właściwie te przedlokacyjne czasy, więc w zasadzie to, czego ten mural nie obejmuje, ale tak, im wcześniej, im bliżej początku, tym bliżej serca.